czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To, będąc dokładnym, to jest po prostu jakaś bajka. Jakiś sen. Wreszcie. I u nas jest pięknie, słonecznie i ciepło i 22 stopnie, kochani. Hejka, kochani moi, przychodzę dzisiaj do was tylko dzisiaj, dosłownie na chwilkę. Muszę wam powiedzieć, tak jak widzieliście przedtem w ogrodzie, jest u nas wreszcie wiosna, jest u nas wreszcie słońce, jest pięknie, znaczy wreszcie. To jest dzisiaj pierwszy dzień, także jak to długo będzie, to się okaże. Ale ja niestety tak się kiepsko czuję, mam ostatnio takie migreny, w ogóle nie śpię po nocach, to jest po prostu coś strasznego, co się ze mną dzieje. I ja już jestem zła, powiem wam, że teraz jest za chwilę, za 20 minut, godzina 19. I od godziny 15 tak przyszłam, staram się w ogóle nie spać, bo nie sypiam po nocach. Nie wiem, migrenę mam tak straszną, przyszłam wam ogólnie ponarzekać, migrenę mam tak straszną. Te ostatnie 3-4 dni po prostu mam wyjęte z życia. To jest coś strasznego, ale cieszę się, bo za chwilę długi weekend. Tak, kochani, za chwilę długi weekend, za chwilę panieńskie, mojego jelonka. Także super, będzie spoko. I powiem wam, że właśnie najważniejsze jest to, że jest to słońce. Dzisiaj po prostu spędziliśmy z Borysławem cały dzień w ogrodzie, z Borysławem i z Luniskiem też. I one tylko siedzą na dworze, poopalają się, wracają do domu ochłodzić się. Właśnie wchodzi mój książę. I tak co chwilę wyjdą, posiedzą, wracają, ochłoną i znowu wychodzą. Po prostu coś rewelacyjnego. Jutro, moi kochani, idę się zważyć wreszcie po 2 tygodniach dietowania, bo tydzień temu nie byłam, byłam na nockę pracy, także jutro wreszcie idę 2 tygodnie. Ciekawe, co mi tam spadło. Biorę teraz znowu te leki, które powodują, że się tyję, no ale mam nadzieję, że dzięki temu, chociaż że się zapisałam właśnie, że jestem na tej diecie, powiedzmy, to chociaż nie przytyję. Także fingers crossed i mam nadzieję, że uda się bez zbędnych kilogramów. Dobra, no ja się chwilowo wyłączam, nie wiem, czy jeszcze coś dzisiaj do was nagram, bo jak widzicie, po prostu czuję się i wyglądam jak piana, naprawdę. Czuję się, wyglądam jak piana przez ten ból głowy. Już dzisiaj w pracy, aż mi się normalnie chciało z bólu wymiotować, ale przy migrenie tak jest często, także katastrofa jakaś, no ale nic, nie dajemy się. Witajcie, kochani, w kolejny dzień, w piękny, słoneczny dzień. I jak ostatnio narzekaliśmy na, co to było? Hyundai i10. Na Hyundai i10, to dzisiaj mamy jeszcze co innego, Peugeot 106. Taki maleńca, ale takim bym na autostradę nie wyjechała. I klimy nie ma! Klimy, a tu 30 stopni. A tu 30, no nie, no 22 jest, ale nie pędź tak, matko! Nie pędzę, jadę 20 ledwo na godzinę! Ci wydaje, jakbym kurde zapierdzielał 120. 20 na godzinę jadę! Normalnie szok, ale słodki, ale nie wyjechałabym im na autostradę. Bałabym się, mi się wydaje, żebym nas zmiotał z autostrady. Także zobaczcie, piękny dzień. Ja dzisiaj zaczynam już wolne przez kolejne 3 dni. Trafiło mi się! Oby, oby! Zobaczcie na tą piękną magnolię. Wreszcie kwitnie. Czas najwyższy. I tak zobacz, Radosław, jak tutaj jest słońce, a drzewa będą ścięte. Gdzie jest to ścięte? Do tego poziomu. Ło, będziemy mieli słońca, a słońca. Wow, patrzcie, to będzie świeciło na nas, zupełnie na nas. Jaki dzień! Radzie, już z sąsiadem piwko zrobili. Mogliśmy trochę ten stół uprzątnąć, zanim sobie jedzenie zrobiliśmy. Za piwko będę miał szklarnię. Tak, o właśnie, a za piwko wyczarował szklarnię. Pamiętacie ten groszek, który siałam? Co się bałam, że Borys z żartem, było 10 ziarenek. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak na razie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Ciekawe, czy dwa kolejne wyjdą, czy może właśnie są i rosną u Boryska w brzuszku. To jest groszek pachnący, ale ładnie mi się sfokusowało. Ale ładnie wyglądało przez chwilę. Na pewno nie jest u Boryska w brzuszku. Na pewno nie jest u Boryska w brzuszku, bo by pachniało? Bo jak puszcza bączki, to nie pachnie. O, i tu, ale cudnie. Borysku, co, za gorąco pieskowi? Piesku, wymęczony jesteś? Wymęczony piesek. Lungce, za gorąco? Leci, leci. Za panem. Golasem. Tak? Gdzie golas? Gdzie golas? Gdzie golas? Poleciała za golasem. Muszę się was, moi drodzy, o coś poradzić. Mój Radosław. Wiecie, że tutaj będzie ogródek. Tak? Tak. Powiedziałam tak, jak sama nienawidzę, jak ludzie kończą zdanie. Tak? Tutaj będzie ogródek.
Znaczy jest ziemia, widzicie, i tak musimy to ogrodzić przed psami. No i ja wymyśliłam to w ten sposób, że zrobimy płotek z palety i wstawimy płotek tam. Taki był mój plan, a tam będzie szklarnia. A jak ta szklarnia tam wejdzie, jak tutaj ona... Tam gdzie ziemia się kończy, tam będzie szklarnia. To będzie troszeczkę na płyty wchodziła. No trudno, nic nie szkodzi, niczym się nie przeszkadza. Tutaj będzie szklarnia, odkupujemy od sąsiada taką fajną, prawdziwą szklarnię, małą. I ja właśnie myślałam, żeby ten płotek dać tam, żeby mi psy nie wchodziły i po prostu sobie tam będę wchodziła, gdzieś tam będę miała małą ścieżkę i spoko, i będę sobie plewiła czy coś. A mój Radosław zrobił płotek tu. A mówi, no jak tam będziesz wchodziła, niech płotek będzie tutaj, będziesz wchodziła sobie tam, rozłożysz narzędzia, wszystko i będziesz miała miejsce, żeby plewić. I ja, nie, ja dalej twierdzę, że on powinien być tam. Dajcie. Tak, jak płotek będzie tam i będziesz miała tu marchewkę, tu pietruszkę, no, tu ziemniaki, tu buraki, i teraz, żeby dojść do każdego jednego, jeżeli płotek będzie tam, to będziesz musiała robić ścieżkę, 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 ścieżkę. A tutaj z tej ścieżki, z tych płyt dosięgniesz do samego końca. Nie dosięgnę do samego właśnie końca. Nie. Ja mam wejść i pokazać? Ale nie, bo jesteś w gaciach. Nie, ale to tak nie będzie. Także proszę Was o poradę. Pewnie ten film będzie dopiero za tydzień, ale postaram się skręcić. Mam chyba jeszcze tylko jeden film w zapasie. Także postaram się go puścić prędzej. Powiedzcie mi, jak zrobić ten płotek. Zostawić tak, jak zrobił Radosław? Boże. Borysku, idź do środka. Nie przejmujcie się bałaganem. Dopiero wszystko sprzątamy. Zostawić tak, jak zrobił Radosław? On jeszcze... No, ja sobie wymarzyłam końcówki takie, wiecie. A tu byś go już musiał rozbijać, tak? Znowu? Tak. Czy dać go tam? Mi się wydaje, że tam, kochanku. No zobaczymy. O, i tutaj było jedno drzewko i zniknęło. A zobaczcie, jakie tu jeszcze mam drzewko. Coś wygląda mi jak... Troszeczkę mi to się kojarzy z akacją albo z konwaliami też, nie, Radosław? Ja się nie znam. No ja też się nie znam, nie wiem co to jest, ale... Pachnie, o, ale to pięknie pachnie. Ale to nie jest jaśmin, prawda? No pięknie pachnie. Nie wiem co to jest, doprawdy. O, i moja magi, magi, magi. A dobra, jak już jesteśmy w ogrodzie, to Wam pokażę, co mamy dalej. Tutaj jest porzeczka czerwona. Tutaj rosną już znowu ziemniaki. Trzeba je przysypać, to wtedy będzie więcej. Tutaj bratki muszę znowu podlać, bo te w słoneczku tutaj widzę sobie nie radzą. No i bez, jestem bez. Pamiętacie, on był między tujami tutaj. Był zupełnie zasłonięty. I jego praktycznie nie było widać. I zobaczcie, Jezu, jest bez, Radek! Tam jest mały bez! Widzicie? Tam jest bez! O, o, tu, tu. I tam. O, matko, mam bez. I jest troszeczkę ten bardzo ruchliwy, nie troszeczkę, ale jest ruchliwy mocno, widzisz? No. I chcieliście go z tatą wyciąć. Nie chcieliśmy. Chcieliście. Nie chcieliśmy. I będę miała bez. No, i tyle. I tutaj też malinki rosną. Taki mamy luksus tutaj. Tam też rosną w taczce. A, i w taczce rosną jakieś kwiatki, zasiałam, ale już teraz nie pamiętam jakie, ale idę zobaczyć, czy tam coś mi... gdzieś tam ja chyba nawet sadziłam. Uuu, trzeba je podlać, ale dużo ich. Uff. No, ładuje się chyba bateria. To jest to właśnie, przyjść z pracy, usiąść sobie w ogrodzie. Patrz, ile liści puszcza, ja pierdzielę. A ta coś puściła? A, masz tutaj. Tutaj opuszcza, także spoko. Tak, Lunko i Borysku. I patrzcie, po basenie. Sialiśmy trawę. Tu był po basenie i po palenisku. Po jednym z drugim. Było cały karton trawy wysadzony, nic się nie dzieje. Tutaj się robi, to znaczy teraz już się nie robi, bo się wyłączyło. Co to się teraz robi? Nic. Ładuje. Nagrywa się, żebyś nie hałasował. Tak. Pamiętacie? Wczoraj Wam pokazywałam, nawet chyba jeszcze dzisiaj pokazywałam przecież, jak pokazywałam ten płot, jakie te płoty były brzydkie. I pamiętacie, jak kupiliśmy tą farbę? Znaczy nie, to jest impregnat, tak? Impregnat. Impregnat? Impregnat. Impregnat na płot, zobaczcie. Ale tu chyba trzeba będzie jeszcze raz przyjechać, czy nie? I troszeczkę będzie ładniejszy wtedy? No dobra, w każdym razie zobaczcie, jaka różnica kolosalna. Już Wam pokażę, czekajcie, zobaczymy tu. Golasa ominę.
O. Teraz jest tak, a zobaczymy jak będzie później. Będzie pięknie. Czemu mój książę nie pójdzie do domu, jak mu gorąco? Co? Mój książę ukochany. Idziemy do domu? Chcesz do domku? Pędzi twoja panna Zuzanna, no? Pędzi Zuzanna, panna! Ojeju, jeju! Ojeju, jeju! O Jezu, jak mu gorąco, zobaczcie na niego. Mój paszczurek. Mój paszczurek drugi. Moje dwa paszczurki. Także tak, moi drodzy, dzisiejszy dzień wygląda. Ja godzinę, ile już temu wróciłam z pracy? Godzinę. Porozmawiałam z Radka rodzicami i teraz siedzę w ogrodzie z Radosławem. Jak to powiedzieć? Nadzoruję jego pracę. Chociaż nadzorowania nie potrzebuję, żebyście zobaczyli jego minę w tym momencie. Chociaż nadzorowania nie potrzebuję. Jeszcze bardziej się rozkwit, od kiedy go wyniosłam 15, nie, godzinę temu. Szok. No i zaraz będę szła na parzenie. Jak myślicie? Zeszło? Nie zeszło? Obstawiajcie szybko, później wam powiem. Ciekawe, jak obstawiliście. O, patrzcie, i teraz tutaj ten płot jest też siwy, a później będzie taki szary. A te pachołki chcę pomalować chyba na biało, tak? Gdzie te pachołki tu? Chyba na biało tak wymyśliłam, aczkolwiek może wezmę sobie jakiś inny taki ładny pastelowy kolor. To się jeszcze też okaże, tylko nie wiem, czy jakiś pastel... Nie, będzie wyglądał ładnie pastel... O, coś mnie gryzie w stopę. Będzie wyglądał ładnie pastelowy kolor chyba też. Dobra, idę dalej nadzorować. Pokazywałam wam ten lakier? Chyba nie, po prostu ulubieńcy. Naprawdę, ulubieńcy to byli moi bardzo, bardzo długo i teraz właśnie wracam do swoich takich wszystkich staroci, że tak powiem. On był jeszcze kupowany jak mieszkaliśmy w Polsce, także co najmniej 5 lat temu. Wiem, że czas tutaj chyba jest na zużycie, 24 miesiące od otwarcia, ale nic się z nim nie dzieje, także spoko, jest idealnej konsystencji. I one już chyba wtedy były w Biedronce, jak się nie mylę. Mam kilka z tej serii Airflow, także dajcie znać, czy lubicie lakiery Bell. No kochani, ja już poważnie, zgadnijcie, ile przez 2 tygodnie schudłam, jestem zawiedziona, bo jedynie 1,6 kg. Ale startuję z zupełnie innej wagi, mam do zgubienia tylko około 5 kg, a przedtem miałam do zgubienia 20, także cieszę się na maksa. Dobra, coś Radosław chciał, żebym mu przyniosła, nie wiem co chciał, to idę mu przynieść, cokolwiek by nie chciał. Lecę. I słonko, jest słoneczko, teraz moja magnolia dopiero pięknie wygląda, Boże, cudna jest. Chociaż pod słońce tutaj tego nie widać oczywiście. W drodze powrotnej pojechaliśmy sobie do Wieny i kupiłam takie oto światełka, zobaczcie, solarowe i to są białe, 240. Pokaż tu, tu tak, o, tak wyglądają, zobaczmy jak się... Borysku, to nie zabawka! Nie, o moi kochani, za chwilę sobie naleję takiego troszeczkę wina gazowanego, bardzo słabego, jeszcze rozrobię troszeczkę z wodą, ale żeby było zimno, zimne, taki myk pewnie znacie, mrożone owoce zamiast kostki lodu. Będzie pięknie wyglądało, nie rozwodni zupełnie tego, co pijecie i samo zdrowie, jakby nie patrzeć. Znaczy, no nie, samo zdrowie nie, ale troszeczkę tutaj przemycimy witaminek, ale ślicznie to wygląda. Taki myk właśnie, na nierozwodnione do końca wino. Co prawda nie widzę, bo słońce mi zasłania, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nie wiem, czy wam pokazuję to, czy nie. Czuję, patrzcie, jak się Radosław zjarał tutaj, patrzcie, no normalnie kilka godzin na dworze w ogniu. Moja piezeczka. A, kamera rozjaśnia jak zwykle. Światełka. Super to wygląda, ale będę musiała przyjść po ciemku pokazać. I te listki tutaj są, powiem wam, że muszę koniecznie opitolić, Radek się ze mną tutaj droczy i kłóci, że nie, ale one były zbiorowiskiem mszycy, a co najgorsze jest to, że na tych biednych różach, co dopiero wypuściły pędy, dzisiaj było już mszyca. Także, ale świetnie, będzie cięcie. Uwielbiam. Jutro płot będzie pomalowany z tej strony. Wszędzie tu już jest pomalowany. Jest moja kolacja i jest Radosława kolacja, którą sobie zamówił. Ja pierdolę. Fiszpakora. Fiszpakora. Malutko, weź sobie trochę. Ja nie chcę. Boże, przestań mi cały czas jedzenie wmawiać. Wiecie, jak mnie namawiał na jedzenie? Powiedziałam, nie chcę, chcę jeść tylko i wyłącznie swoje jedzenie. To płakał, że sobie nie zamówi. A jeszcze pokażę raz, jak jest jarany. Pięknie wygląda. Ty, onion badzi. 2 onion badzi za funta 50. Ale jakie wielkie.
Nie będzie to dobre, Radosław, bo... Nie, bo cały czas porównuję do tamtą. Porównuję do tego, ale też, bo jest torebek, wiesz o co chodzi. Kolejny nan. Te dwa nany aż wziąłeś? Po co? Bo w zestawie były. Brzydki? Nie. Grill? Grill, mix grill. A, wow. O, ale badziewie. Ale ładnie wygląda, ale bardzo mało. Bardzo mało. No i veggie curry. Porównaj, co to w ogóle jest, jak język z krowy. Język z krowy. No wiesz co? No ale... Veggie curry. Pokaż, veggie curry najładniejsze dla mnie, co powiedziałam. Zamów veggie curry, może zjem jutro. Może zobacz jakie tusty, nie będę tego jadła, ty zjesz. Zaraz dzisiaj jeszcze zjesz znanym sobie. O, jeszcze tak, nie, ja nie chcę tego. Także smacznego.